Now you're watching me, yeah, all eyes on me, 'cause I've been living and living the good life. So come fly with me into my fantasy, and we'll be loving and loving the good life, good life. I think this dream now just hit me. Why don't you just go there with me? Surfing the skies and splashing the clouds, dance in the crowds and laugh out loud, holding your hand, unfolding a plan, two souls in a land like gold in a pan, float in the breeze or soak in the sea. Come go there with me where we both wanna be. Lie on the beach or fly in the streets. I'm trying. No cześć, tu Kuba, szkocki ogrodnik. Tyle razy już sobie mówiłem, nie będę nagrywał późną nocą. Nie będę, bo wyglądam zaspany, wyglądam psu z gardła wyciągnięty. Nie będę. I cały czas to robię. Ale dobrze, dzisiaj mam powód. Powód mam, w sumie mam trzy powody. Jeden jest dosyć ważny, dwa takie sobie. Więc zacznijmy może od tych mniej ważnych. Araucaria chilijska. Te, które mam w woreczku, które były stratyfikowane, cały czas mi jeszcze kiełkują. Ja tu co tydzień sprawdzam woreczek. Tutaj widać kolejny kiełek. Im się nie śpieszy, mi też nie. Więc regularnie te woreczki przeglądam. Jeśli przeglądacie, to ostrożnie, żeby nie uszkodzić sobie tych małych korzonków. Mógłbym to w sumie wysypać, byłoby łatwiej, ale mówię, nie będę na potrzeby filmu wysłał. Dobrze. Tu nie wiem, czy widzicie. To jest właśnie korzonek tej araukarii. Kiedyś to będzie potężne drzewo. Korzonek jest ładny, twardy, ona nie jest zgniła. I teraz tak. Takie coś, jeśli uprowadzić metodą woreczkową, dajcie delikatnie do ziemi. Na połowę wysokości to Wam wyrośnie. Jeśli ubywacie w ziemi, zostawcie, niech rośnie. Nie wyciągajcie. Nie wyciągajcie, bo urwiecie nasionko. I wtedy ta mała siewka będzie miała dużo mniej siły, żeby szybko i ładnie rosnąć, jako że te nasiono to jest jej źródło pożywienia. Dlatego przy okazji pozdrawiam sympatycznego pana z kanału Palma mi odbiła, który właśnie takie coś urwał. Nie wyrywajcie tych nasionek, zostawcie. One sobie poradzą, one sobie wyrośnie. Ja wiem, że to każdy chce być pierwszy, komu to szybciej wyrośnie i tak dalej. To jest taka rywalizacja, że mi już tyle. To są żywe organizmy. Dajcie im czas, to nie są wyścigi. Niech one sobie rosną tam swoim tempem. Mówię, wiele czynników wpływa na to. Nasiono, zdolność kiełkowania, temperatura, wilgoć. Mówię, to nie są wyścigi. A chyba jedyne, które mnie wykiełkowało, tu już nic więcej nie widzę na chwilę obecną. Dajcie im kiełkować. To nie są wyścigi. Dobrze. Przechodzimy do drugiej części. No, a to już druga część. Czyli ten pojemnik z nasionami tęgosza mocnego, inaczej Formium Tenax, tu widzicie, ja je wysiewałem 21 grudnia, tam dołączę w rogu, zobaczycie link do tego filmu, jak je zbierałem, tam są w sumie 3 filmy, a wszyscy mówili, że trzeba będzie długo czekać, a ja nie wiedziałem, czy te nasiona mają, jaką mam zdolność kiełkowania, ale spójrzcie na to, na internecie sugerują, że minimum 3 miesiące. A tutaj po jakich 3 miesiącach? Po 3 tygodniach. Nie wiem, czy widzicie. Może zrobię zdjęcia bliżej. Tutaj to maleństwo. To jest pierwszy kiełek. To jest pierwszy tęgosz mocny, wyhodowany z mojego nasionka. I co już wiemy? Wiemy, że wysoka wilgotność na pewno im pomaga. One w naturze rosną na terenach półbagiennych, więc na pewno w tym okresie kiełkowania potrzebują dużej wilgotności, dlatego taka mini szklanka jest rewelacyjna. Po drugie, wiemy, że nie potrzebują okresu stratyfikacji. Drugi pojemnik poddałem temu procesowi, zobaczę, jaka będzie zdolność kiełkowania, ale już wiemy na chwilę obecną, że możemy te oto nasionko
już pierwsze wykiełkowało, że możemy je wykiełkować bez stratyfikacji. Teraz będę czekał na kolejne. Ten pojemnik, który podałem procesowi stratyfikacji, dzisiaj też przyniosłem z ogrodu do domu i zobaczymy, jak będzie kiełkował. Mówię. Zadowolony jestem bardzo, bo to zaledwie 3 tygodnie, a już pierwszy kiełek jest, dlatego w przyszłym roku tych nasion zbiorę więcej. Jeśli ktoś w przyszłym roku będzie miał ochotę, jak mówię, dajcie mi znać, a takie świeże właśnie nasiona w formie też możecie dostać. No, a teraz już najważniejsza część programu. Niespodzianka, którą dostałem. Przepraszam, muszę się napić, bo mi w gardle zaschło. Paczka list, który dostałem. A list przyszedł z Kanady. Wysłany przez bardzo sympatycznego faceta, Banana Joe. Część z Was go może znać. Joe ma bardzo popularny kanał, w którym prezentuje swoje palmy, głównie cechę karpusy, wagnerianusy, fortunei, ich mieszańce. Dodatkowo tam ma palmę i głową, ma całe mnóstwo, ma kordyliny, ma przepiękne, ogromne eukaliptusy, ma kilka małych sabali, ma paprocie drzewiaste, no mnóstwo ciekawych, egzotycznych, ma fascje w tym ogrodzie. Jak najbardziej mówię, polecam jego kanał. Tutaj możecie zobaczyć link do kanału Joe. Joe mówi niestety tylko po angielsku, ale i tak mówię, warto oglądać. Spędziłem ostatnio dużo czasu rozmawiając z nim, a że miał dojrzałe nasiona, obiecał, że mi coś wyśle. Więc jeszcze raz dziękuję, Joe. Nie wiem, co mi wysłałeś. Pewnie nie rozumiem nawet, o czym mówię. To jest ulotka. Dziękuję. Tutaj mam. Co my tu mamy? Mamy na. To Wendy. Wendy to jest żona od Joe, która ma też swoją firmę, Magnolia Petal. Ale tutaj mam, nie wiem ile, nasiona trochę karpusa, już widzę. Suchutkie, piękne. Słuchajcie, dobra rada. Zanim przejdę do tego, dobra rada. Jeśli wy komuś wysyłacie nasiona, pamiętajcie, wyczyśćcie te nasiona najpierw i je przesuszcie. Zanim je wyślecie, przesuszcie te nasiona, bo jeśli wy przeszlecie, zasadzicie do koperty mokre nasiona, do woreczka, do pojemnika, jakkolwiek je wysyłacie, jeśli nie są porządnie przesuszone, mogą zajść pleśnią, jeśli dłużej pójdą, i wtedy pojawi się problem. Dlatego mówię, dobrze przesuszcie nasiona, szczególnie tych bardziej wrażliwych palm. Tutaj John już na liście napisał, że one są przesuszone, wyczyszczone i mi życzę powodzenia. Dzięki, Joe. Tu są jeszcze połączone razem. Nie wiem, czy widzicie. Z tego, co wiem, on mi wysłał, bo się mnie pytał, czy chce hybrydy, czy chce czystego fortunego. Mówię, jak już, to będę brać czystego fortunego z Kanady, tak? Joe mieszka na zachodzie Kanady. Na wyspie, która się nazywa Salt Spring Island. To jest położone niedaleko Vancouver. I dlatego, że to jest wyspa. Mają tam bardzo łagodny mikroklimat. Zimą temperatura spada mniej więcej do minus 10 stopni, a to jest 48 równoleżnik, czyli mniej więcej granica nasza południowa granica, najbardziej wysunięte na północ części, na południe, przepraszam, części Polski, to jest 49 równoleżnik, on mieszka na 48,5 bodajże, czyli mniej więcej tak jak, nie wiem, nasze Zakopane, czy jak Bieszczady, ale że to jest wyspa, mają mikroklimat
Mówię, zimą temperatura spada tylko do minus 10, dlatego Joe może sobie pozwolić na takie właśnie egzotyczne rośliny. I jeśli ktoś bym powiedział kilka lat temu, nie wiem, 5, 10, coś takiego, że ja będę miał swój własny kanał na YouTubie, że będę YouTube'ował, będę social media influencerem, a facet z Kanady, którego poznałem właśnie przez YouTube'a, wyśle mi nasiona swoich palm, które upiewa w Kanadzie bez okrycia, no, 3 razy mi się puknął w głowę, naprawdę. Bo nigdy, kilka lat temu się spodziewałem właśnie, że będę robić filmy na YouTubach, że będę z kimś gadał, kogo poznałem na YouTubie, albo, że to cena nasiona palm, które rosną w Kanadzie. W Kanadzie palmy, tak, rosną palmy w Kanadzie. Salt Spring Island, daleko Vancouver. A tu grudzień 29.2020. Aloha! A! Słuchajcie, powiedziałem Joe, że jeden z moich subskrybentów, a przy okazji mój kolega, mogę powiedzieć teraz już, Rafał, nika może nie będę wymieniał, mimo że nie rozumie po angielsku, jest wielbicielem Joe i regularnie ogląda jego filmy. Joe się zapytał, jak może ktoś oglądać, to nie mówi po angielsku. Mówię, tak, mogę oglądać i wierz mi, te takie osoby są. Się zapytał, jak to słowo na imię? Powiedziałem Rafał, nie wiem, dlaczego się zapytał. Powiedziałem, że odeślę część nasion właśnie dla Rafała, bo się ucieszę. Że Rafał, ja ten film wrzucę, kiedy będę już wiedział, że ty ten nasiona dostałeś, bo to będzie dla ciebie niespodzianka. Ale to jest list. To jest list, który Aloha Rafał. Hope all is well with you. Thank for liking my palms and videos. Happy New Year, Banana Joe. Czyli Rafał, jakbyś nie wierzył, to jest list od Joe, który on właśnie na ręce napisał i ja ci ten list razem z tymi nasionami dołączę i ci go wyślę. A mówię, a ten film, ja tam poproszę, byś mi dał mi znać, jak dostaniesz nasiona, to wtedy będę wiedział, że ten film mogę wrzucić. Bo to będzie niespodzianka. Dobrze, już dzisiaj nie przedłużam. No fajna niespodzianka, fajna. Ten jedno nasionko Raukari, jako to co tydzień mam jedno, dwa. Formium, no to nie spodziewałem się, że po 3 tygodniach mi zaledwie wykiełkuje. A trachy z Kanady, jak najbardziej trach made in Canada, wysadzę. Zobaczymy to z tego wreszcie, nie wiem ile ich tam mam. Część obiecałem już też Jackowi, Jacek, te też ci je zaraz wyślę. Jutro rano, a reszta do Rafała i zobaczymy. Jeśli macie pytania, piszcie śmiało, subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie kanał Joe, naprawdę polecam. Polecam, bardzo sympatyczny facet, ma świetne palmy, świetne rośliny egzotyczne. Trzymajcie się ciepło. Cześć, pa pa. Now you're watching me, yeah, all eyes on me, 'cause I've been living and living the good life. So come fly with me into my fantasy, and we'll be loving and loving the good life, good life. I think this dream now just hit me. Why don't you just go there with me? Surfing the skies and splashing the clouds, dancing the crowds and laugh out loud. Oh.